jakieś fakty takie, no, pikantne szczegóły. Nie wiem, czy to zasługuje na miano faktu, ale w 97 roku zdobył tytuł najdłuższego języka w Lubartowie. Puchar to odbierał od samego Rocco Siffredi, mastera z branży. Kochani, to tylko zabawa. Możesz zapraszamy powiedzieć, jak pompkę całowałeś? Dzisiaj młodej parze nie odmawia się dobrej zabawy. Co my tu tańczymy, dlaczego teraz nie mielibyśmy zatańczyć? Że lubimy się spotykać z nimi. Nie będziemy grali trudnych tańców. Trzy pary, jeszcze trzy pary potrzebujemy. Filmowe. I one się często kończą oglądaniem Buena Vista Social. Ja się dowiedziałem, że Michał jest fanem kubańskiej muzyki. Nie wiedziałem. Śpiewa wszystkie piosenki. Tańczy. Robercie, powiedz o swoim najlepszym koledze. Albo o Magdzie. A takiego mamy jest ciężko dogodzić. Marta, jeszcze mam coś mówić? Rozumiem, bez komentarza. Michał zatańczył bardzo fajny pierwszy taniec na weselu. Będziemy go jeszcze oglądać pewnie na tej kasecie wiele razy. I na YouTube. Michał to jest naprawdę bardzo ciekawy człowiek. Poznał fantastyczną kobietę. Razem tworzył perfekcyjną parę. No piękne. Dziękuję bardzo. Poza tym co? No ogólnie chodził po ulicy i mówi na przykład coś takiego. Spójrz Romek, każda dziewczyna się na mnie gapi. Ja mówię, nie wiem. A mówi, spójrz. I rzeczywiście każda się na niego gapiła. Mógł mieć każdą, nie? A z tak długim językiem nie dziwię się.